Sprawdzamy grę, która się nazywa Mr. Prepper, demo oczywiście. Jest to gra chyba Polaków, no wszystko na to wskazuje. Czy wy jesteście prepersem? Muszę wam zadać pytanie. Czy wy robicie sobie słoiki, trzymacie w piwnicy, na strychu? Bo ja wam powiem tak, ja tak trochę prepersem jestem mentalnie, w sensie lubię być przygotowany, lubię mieć pełne szafki, na przykład jakichś tam mąki, cukrów i tak dalej. Teraz wrócimy do tego. Coś się wydarzyło, jakaś wojna albo jakieś zakażenie. Czy to jest o panu Adolfie Kudlińskim? Mr. Prepper. To jest Mr. Prepper, moi drodzy, to jest Adolf Kudliński symulator. Ajajaj. A więc jesteśmy z powrotem w twoim miejscu zamieszkania, obywatelu. Z powodu próby ucieczki skonfiskowaliśmy twój pojazd. To standardowa procedura. Oczywiście masz zakaz kupowania lub rejestrowania nowego. Agencja wyraża nadzieję, że nie będziesz już chciał opuszczać Murika... A, bo to jest Ameryka, że niby Ameryka. Murikaville. Murika. Kona. Och, pewnie. Teraz zamierzam na nowo zakochać się w tym pięknym mieście. To godna pochwały postawa, obywatelu. Od dzisiaj do odwołania jesteś też pod nadzorem. Będę przychodził codziennie na krótką inspekcję w celu sprawdzenia obecności wywrotowych przedmiotów lub działań. To standardowa procedura. Jestem pewien, że będzie współpracować. Chwała. Samouczek, oto samouczek, powód, że cię oprowadzimy, okej. Dobra, poszukaj kamerą przy użyciu wsad. Okej, widzę, że te czcionki super są. O, ale ja już widzę, co będziemy tu robić. Nikt nie wie, jakie my tutaj zrobimy. Ale tu się będzie działo. Dobra. Badaj. Beczka na paliwo, metal. Pozwoli ci przebywać trochę paliwa na czarną godzinę. Dobra. Idziemy na drzemkę. Idziemy coś zjeść? Może mam jeszcze jakieś resztki? Sprawdźmy to. Zupa, kapusta, marchew, burak. Chłopie, ale nie kupuje się na prep... Nie jesteś słabym prepersem, jesteś. Przygotowanie. Utrzymaj swoje przygotowanie na wysokim poziomie. To twój najważniejszy... Aha, to jest prepare. Dobra, musimy być zawsze przygotowani. Jeśli spadnie do zera, zemdlejesz. Dobra. Odżywiony bądź wypoczęty, żeby utrzymać ją na wysokim poziomie. Coś się rozdzielczościowo nie mieści w ekranie. Nie wiem, czy oni pomyśleli o tym. Ale okej. Plan, nowy plan ucieczki musimy, moi drodzy. Ale czemu my chcemy uciec? Bo oni nas tutaj, kurde, kwarantannę nam dali, czy co? Ty, normalnie tu jeżdżą, patrzcie. Cel numer 1, przetrwać. Okej, super. Cel numer 2, uciec. Okej. Zbuduj pierwsze pomieszczenie swojego bunkru. Okej. Przydałoby się najpierw mieć... Dobra, idziemy. O tak. Czy on tutaj będzie się przekopywał? Speed up! Adolf Kudliński, tak. Warsztat. Z DAA. Kanina. Stół warsztatowy. Mam drabinę stworzyć, tak? Dobrze, to teraz, moi drodzy, stół warsztatowy poziom pierwszy. Tutaj mam rzeczy. 8 jednostek metalu. Będziesz sobie potrzebować metalu. A gdzie jest metal? A, czyli będziemy musieli... Dobra, dobra, czyli będziemy musieli wszystko co metalowe rozwalić teraz. Nie, czas na handel, okej. Myślałem, że będę skrzynkę na listy rozwalał. Będziemy z kimś handlować? Z Siergiejem? Siergiej! Osiem. Dobra, chyba wystarczy, nie? Jak to się... Wymienione, dobra. Mamy 8 metalu. I tu jest czas odliczania, co to jest? Żyj. Idź do lasu i znajdź trochę drewna. Co wy gadacie, że ja do lasu mogę chodzić? Idź do sąsiada na Jumę, to chyba będziemy musieli iść do lasu. Łociu. Hej, hej, hej. Płoda, drewna 5, dobra, chwyć. Ciur, no to ja widzę, że tutaj... Czekajcie, tu są jakieś pułapki? Nie, to jest moje. Tu jest słup, zbadaj. No nie naprawię tego słupu, o! Żeby to naprawić, musisz poczekać na pełną wersję. Jasne. Tutaj drewno. I cyk, kłoda do kieszeni. No i cyk, i tak się gra, a nie. Frajerstwo jakieś. Ja przyspieszam na shifcie. Czyli jak kliknę tu i trzymam shift? O, fajne. No żeby tak we wszystkich grach było coś takiego. Nieodebrana procza gromadzi się w skrzynce pocztowej Boba. Byłego nauczyciela. Pojechałem na urlop czy co? Kim ty jesteś? Wszystko, dobra. Dobra, wracamy tu. Idziemy. Demontowane belki. Demontuj. Odbierz swój metal. Musisz zmieścić się do skrzynki? Ulepsz swój warsztat. Poziom pierwszy. Dobra, zrobiliśmy to. Drabina. Push. Idziemy tutaj. I teraz postawimy sobie drabinę, tak? Dajcie tu jedno zimne piwo. Goldenson odnowił, dziękuję. Dziękuję ci, Goldenson, pozdrawiam. O, elegancko, to mi się podoba. Ty, ale jak ja mam to otworzyć? Po prostu ustaw drabinę, przyciągnij ją. Tak, dobra, przepraszam. Potrzebna mi jest lampa, bo nic nie widać. Za ciemno jest. Szkło? Czekajcie, potrzebujesz lamp do swojego bunkra. Potrzebne ci szkło, żeby je zbudować. Rozmontuj coś w warsztacie. Coś rozmontować? No chyba nie komputer. Co to jest? Kubek? To z... O, z kubka można lampę zrobić. Szklanego, chwyć. I tutaj. Chwyć. Po co mi tyle talerzy i kubków? Dobra, idziemy. Demontuj. Lampa ścienna. Dobra, zajebista lampa. Umieść lampę ścienną w bunkrze, przyciągnij i upuść. O kurde, ale mi się podoba ta gierka. Elegancko. Musisz iść spać przed 3:00. Śpi. Szlachetna paczka wrzuciła z 4 godziny film z rozdawania paczek, na które było zbierane w czasie grapaczki. Dobrze, Mufinek. To ja sobie po tej grze zobaczę to, dobrze? Bardzo cicho masz ustawiony stream? No niemożliwe, no. Ludzie mi mówią, że ja... Preparation, dobra, next. Oj, coś się dzieje. Ukryć... Inspekcja agenta. Agent przyjdzie wkrótce. Musisz ukryć lub zabrać podejrzane przedmioty i otworzyć mu drzwi. To jest podejrzanym... A, to. Przykryj. Przyszedł agent. Czyli ten wejście do schronu muszę zakryć. Dywanem, dobra. Proszę bardzo. Sprawdza. O fuck, to jest podejrzany przedmiot. O fuck! Plan ucieczki. Wynik kontroli. Podejrzany brak przedmiotów brak. Podejrzane nadmiarowe przedmioty escape plan stół warsztatowy. Następna wizyta Tuesday. Dobra, 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 ale to jeszcze nic, było blisko. Dobra, muszę uważać. Dobra, dobra, cicho. Warsztat do bunkru dać, dokładnie. Wyjdź. A jak on mi przeniesie ten warsztat? Pokaż. Będę go targał? Oczywiście, że tak. Dobra, teraz wszystko jest na miejscu, czas na miejscu. Sprawdź dziennik. Kwipunek, dziennik. Powinien zacząć od sprawdzenia swojego ostatecznego planu. Mocne kieszenie ma, oczywiście, że tak. Pozyskaj źródło pożywienia. Wyhoduj parę roślin w swoim bunkrze. Super, podoba mi się to. Żeby założyć prostą podziemną farmę, będziesz potrzebować gleba 5 razy. Nasiona 5 razy. Okej, wystarczy. Gleba i nasiona 5 razy. Co to jest? Bieskie kwadratowe pudełko. Chleba. Dajcie tu jedno zimne piwko. Cat Pix137, dziękuję bardzo. Elitarny Li. A no, dołączyłeś do grona, kurde, poważnych ludzi. No, to tak, to mi się podoba. Czy ja w lesie mogę jakąś, kurde, glebę wyciągnąć? To mi się podoba. Czekajcie, bo tutaj coś jest. Jagody mogę zbierać. Ty udajesz? Nie, czemu mam udawać? Ja mam już te nasiona i tak dalej. Myślałem, że je muszę kupić. Ale dobra, spoko. Spadamy stąd do domu. No, muszę w tych pudełkach to trzymać? Plan schować do... Faktycznie. O, pada deszcz. Czy ja będę mógł deszczówkę zbierać? Ale tu się będzie działo. Czekajcie chwileczkę. Teraz jest tak. Jeść musimy coś. Otwórz. Teraz tak. Mamy to. Gdzieś muszę zasadzić te rośliny, nie? Jakieś pudełka mi są potrzebne. Dobra, zobaczmy, czy nie mogę jakiegoś zrobić. O. Lampa. Łapka. Książka, stół. Siema, w bunkrze w ziemię wrzucasz, było napisane, to czytaj, co ci gra podpowiada. Gdzie, stary? Ziemię w bunkrze se rzucam? Tu? Co wy dupicie w ogóle? Kto by wpadł na coś takiego? A, super, zajebiście. Nie. Siema Polus, witam. Czy będzie dzisiaj Barfighters? Chyba nie znajdziemy czasu na to, wiesz? Metal jest potrzebny. Musimy kupić chyba nasiona, albo skądś załatwić. Zjemy. Sun needs a new seed. Dobra, kupujemy nowe nasiona. Siergiej mi nic nie da. Że w półkach gdzieś. Padaj. Ale tu nie mamy. L. Ej. F, ale to nie jest to, no. Psuję. No brakuje nam po prostu nasiona. Są? Jest! Mamy nasiona. Weź wszystko. Zajebiście, dobra. Szybkie sadzenie. Szybkie sadzenie. Podlanie. No i to oświetlenia też potrzebuje, nie? Słabe oświetlenie to ma, więc jakąś dodatkową lampę będzie potrzebowało. Idziemy spanko zrobić. Mamy to. No dobrze. Czyli co? Generalnie gra... A, okej. Okay. Mogę tu zejść? Okej. Okay. Jakbym chciał jeszcze jedno oświetlenie zrobić? Niech rośnie, no. Elegancko. Odbierz. Mr. Prepper się nazywa ta gra. Mr. Prepper. Dobra, i teraz tak. Co można dalej zrobić? Można wykopać w dół. Tu jest jakaś beczka, tu jest jakaś skrzynka. Można na przykład rozwalić to, chwyć, cyk. Kosz na śmieci, otwórz. My w sumie tutaj też coś możemy chować, nie? Też możemy schować. Możemy w sumie powoli przenieść wszystko do tego. A komputer? Coś mogę na komputerze zrobić? Może pograć sobie w coś? A, z komputera dużo dostaniemy, jak palimy. Witam, życzę miłego. No trzymaj się, Marcinek, witam, witam. No dobrze, moi drodzy, to co? To szybciutko żeśmy sprawdzili demko pana Mr. Preppersa, gdzie możemy po prostu tworzyć kolejne kondygnacje podziemnego mocarstwa preppersowego i będziemy pewnie tworzyć jakieś niesamowite ilości żarcia i innych rzeczy, żeby się zabezpieczyć. Umieść 5 poletek gleby w swoim bunkrze. No wiecie co, ja bym chciał to zrobić, ale kurde, brakuje mi... Dobra. Ja mogę metal kupić, czy nie? Handel. A? Otwórz. Mogę kosz rozebrać? Jedz, ugotuj, oddzielnie, zjedz wszystko. Badaj, otwórz, nie. Coś metalowego. Lodówki nie będziemy rozwalać. Co to jest? Szafka kuchenna. Badaj ją. No, z drewna jest zrobiona, to nie. No to zobaczymy, co teraz oni proponują. Co proponujecie? Rzeczy? Nie mogę żadnych rzeczy takich zrobić. A nie chcecie mi... Nie mogę sobie zupy po prostu podgrzać? Nie, no to tak mi się nie podoba, że to tak... Voila, jedzenie. Roślinki. O nie, idzie listonosz, dobra. Ty, a jak dziurę wykopać? Płas. Chwyć. Za małe. Jut pindola, zajarą się babola. Kolejne zadania mi wyznaczyli. Zbierz 5 worków nasion. No, moi drodzy, w skrócie Minęło już 30 minut, a tyle maksymalnie ustawiamy na nagranie dzisiaj, na każdą grę. Fajna gra, ja jej nie odinstaluję jeszcze, będę chciał sobie to domko dograć troszeczkę, jeżeli czasu nam starczy w ogóle. Po prostu bawimy się w robienie bunkru takiego, nie? I prepersowanie. Gier tego typu było już bardzo wiele, bardzo podobnych. W sumie ta gra to jest taki Fallout Shelter razem z This War of Mine. No bo... Znaczy, Fallout Shelter może tylko pod względem takim, że budujemy w dół. Ale bardziej This War of Mine w sensie, że gdzieś tam czasem wychodzimy, coś zbieramy z lasu czy z miasta. Czasem coś do nas, ktoś do nas przyjdzie. Wpuszczamy go albo nie wpuszczamy. No ale umówmy się, no This War of Mine to jednak był sztosik, nie? Bo to i fabułka była, i takie dylematy były. No, to jest takie typowo Mr. Prepper. Typowa symulacja, jak na Playway przystało, bo to Playway właśnie wypuszcza. Więc jak na Playway przystało, typowa symulacja pana Preppersa, czyli człowieka, który całe życie się przygotowuje.